No witam. Chciałbym wam pokazać jedną rzecz. Doszedłem dzisiaj do takich strony Głównego Urzędu Statystycznego. Chciałem zobaczyć, sprawdzić, jak to się ma, te wszystkie newsy o tej umieralności, nieumieralności, a rok temu, a dwa lata temu. Nie wierzcie w cuda. Główny Urząd Statystyczny za ubiegły rok, czyli 2019, jeszcze danych nie ma. O umieralności dostaje GUS informacje z Urzędu Stanu Cywilnego. Te z kolei wysyłają je dwa razy w roku, więc jeszcze ich nie wysłali, więc nie mają. Może jakieś cząstkowe, może, ale nie wierzcie w cuda, że ktoś już wam wklei jakieś zdjęcie, chyba sam nawet jedno takie wkleiłem, że a, bo w marcu w tamtym roku umarło 500 osób, a w marcu w tym roku zmarło 490. To jakieś fejkowate lub niesprawdzone wiadomości. Tutaj macie przykład takiego arkusza. Ten akurat dotyczy tylko i wyłącznie województwa dolnośląskiego. Umieralność za cały rok w tym województwie 32 991 osób. Po lewej stronie macie numery statystyczne chorób. I teraz tak, od A00 do B99 to są choroby zakaźne i pasożytnicze. Trudno tutaj, jakbym miał z tego wyciągnąć statystykę, że zakaźne, powiedzmy takiego koronawirusa czy grypę wziąć, wyłuskać, nie za bardzo bym umiał to zrobić. Jest tu podgrupa tych wszystkich numerów, może to stąd wynika, czy tu jest grypa, czy nie. Ale dotarłem też do kodów, że od C00 do D48 to są choroby nowotworowe, tam dalej idzie niżej. I ogólnie wszystkie układy, choroby układu oddechowego są pod literką J i takie ogólne to jest J40, a jakieś tam specjalne to chyba już mają swoje numery J44 czy tam i tak dalej, albo od J00 do J06, to by trzeba było jeszcze sprawdzić. W każdym razie zobaczcie sobie, tak to wygląda i taka mała kalkulacja, tak? Spójrzcie sobie. W 2018 roku umarło w sumie w województwie dolnośląskim 32 991 osób. 32 991 osób dzielimy przez 12 miesięcy, wychodzi nam 2750 blisko osób. Jaka część z tego jest na, że tak powiem, grypę, załóżmy? No musiałbym sobie tutaj po lewej stronie ze słupka tych chorób wziąć statystycznie wszystkie choroby układu oddechowego, jaka przyczyna śmierci, no to tu by mi wyszło. Usiądę, to postaram się to, że tak powiem, policzyć sobie spokojnie. To jest porażająca suma, to jest w miesiącu, to jest w miesiącu. Nie wiem, jak to się ma do tej pandemii, która teraz grasuje, że w ciągu miesiąca w Polsce umarło 500 osób. A tutaj w ciągu miesiąca w województwie dolnośląskim umiera 2700, z czego niech tylko 1/4, no to już jest to samo, co jest teraz. O jakiej pandemii my tu mówimy? Ale nic, najbardziej zatrważająca jest kolejny kody plik, gdzie tutaj mamy taką rzecz. Według biegu płci, bo tutaj mamy mężczyźni, kobiety, miasta, na dole widzicie zakładki oraz przyczyn zgonów województwa. To samo, choroby statystyczne już takie uogólnione, A, B i tak dalej. I tu mamy razem zmarło 414 200 osób w 2018 roku w Polsce ogółem. I teraz tutaj macie statystyki stwierdzone przez lekarzy lub stwierdzone przez inne osoby. W sumie niewiele, ale jest. I tutaj patrzcie się. Od 0 do 4 lat największa umieralność wśród noworodków jest w pierwszym miesiącu życia. I tutaj macie grupy wiekowe. 1, 2, 3... I druga największa umieralność to jest 85 lat i więcej, 119 201. Ludzie, no to sobie weźmy sobie to, że tak powiem, w ten rok i weźmy sobie 119 201, podzielmy to przez 12 miesięcy, to nam wychodzi 9 tysięcy, blisko 10 tysięcy osób w skali miesiąca. O jakiej pandemii my tu gadamy, kiedy... No dobra, to jest ogólna cyfra, że umieralność na wszystkie choroby. Okej. Okay. Podejrzewam, że tutaj te choroby, co mówię, od A do B i J, zobaczcie sobie. Popatrzcie na te cyfry. 5, 7, 8, 4, 2, 9, 2, 6, 3, 4, 7, 155. To już tylko te dwie pozycje, to już jest... Daje do myślenia.
Ale jeszcze ciekawszy jest wariant ten. Zresztą sprawy dotyczące niemowlaków to są dosyć mocno inspirujące, mocno inspirują kogoś tam w GUS-ie. Bardzo, bardzo duży odsetek badań dotyczy właśnie niemowlaków. Zobaczcie sobie, ogółem w 2018 roku w Polsce zmarło blisko 1500 niemowląt, z czego, zobaczcie, tutaj mamy w pierwszym miesiącu życia, w pierwszych dniach życia od 0 do 27, 28, 29 i później tu w skali miesięcznej. Im starszy niemowlak, tym mniejsza, no mniejsza, nie mniejsza, no spada ta umieralność, nie? Nie, trzeba by było się zainteresować, czym to jest spowodowane. A niniejsze informacje czerpiemy nie skąd indziej, jak tylko tutaj mamy taką stronę, rozumiecie? To jest strona GUS-u, zgony i tu mamy. Do 2002 roku możemy się cofnąć, 2018 rok. Klikamy, rozwijamy i spójrzcie teraz, z ilu przyczyn i w jakich, że tak powiem, kombinacjach oni mierzą zgony. Bardzo dużo, jak widzicie, dotyczy niemowląt. Bardzo dużo, bardzo dużo. Jest tu z podziałem na województwa, jest w skali tylko Polski. Takie rzeczy. No zamierzam się tutaj, tu jest przy czym siedzieć teraz. Choćby tylko 2018 rok przekopać. Jest przy czym siedzieć, jest co czytać. Bo na przykład zgony według psi osób zmarłych przyczyn zgonów województw. Tu mamy ogólnopolskie tylko. Tu mamy ogólnopolskie i tu mamy, o, na przykład dolnośląskie. Z każdego województwa zgony według płci, czyli osobno kobiety, osobno mężczyźni, osób zmarłych, przyczyny zgonów, czyli na co zginęli, aha, chyba z wypadków samochodowych, z wypadków komunikacyjnych są w osobnych, że tak powiem, tablicach. No, województwa i powiaty. To, co Wam pokazywałem na przykładzie województwa dolnośląskiego. Tak to wygląda. No trzeba by to usiąść i policzyć kogoś mądrego, żeby to zrobił. Dużo czasu to zajmie. Dziękuję za uwagę.